Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. Musisz być naprawdę niezwykłym fachowcem. Musisz mieć czystość w sercu, wiele odwagi w swojej duszy, żeby powiedzieć: tak, to jest najnowszy Jaguar I-Pace. Dlaczego? Bo tak naprawdę po nim nie widać, że jest najnowszy. Znaczy, żeby była jasność. Faktycznie zmieniła się ta blenda. Ona jest troszkę inna. Tutaj była wcześniej taka siatka, która była przypominała taką typową siatkę z antrapy jaguarowskiej. Jest kilka dodatkowych, szarych dodatków. Jest minimalnie zmieniony spoilerek z tyłu. Tak, ale generalnie to te zmiany są takie, że Brytyjczycy chyba stwierdzili, że dobrego nie warto poprawiać. A dlaczego? Bo summa summarum, ten samochód, kiedy zaprezentowany został w 2018 roku, na rynku zrobił mnóstwo zamieszania. To samochód, który zdobył mnóstwo nagród, między innymi za design. Sam pamiętam sytuację, kiedy ten samochód po raz pierwszy mieliśmy w Automaniaku. Jechaliśmy przez Norwegię na trzy różne samochody. Mi wtedy przypadł elektryczny Golf, w którym tak naprawdę realnie robiłem około 120 km zasięgu i był dramatem. Adam jechał, Kornacki, takim I-Pace'em dwusilnikowym o mocy 400 koni mechanicznych i wtedy, wiele lat temu, kiedy ten samochód był absolutną nowością, to był sztos. Jak ten samochód był zaprojektowany, jak ten samochód był zrobiony, jak ten samochód jeździł, mówimy cały czas o 2018, 2019, 2020 roku. A jak jest dziś? Zaraz się przekonacie. Co było taką rewolucją w tym samochodzie? Przede wszystkim cały kształt karoserii. Zaprojektował go Ian Callum, czyli człowiek, który jest takim trochę złotym dzieckiem designu. Złotym dzieckiem designu Jaguara i on wie, jak zrobić naprawdę fajne samochody. Ale tu mógł popuścić wodze fantazji, bo stworzył samochód, który był elektryczny. Z jednej strony patrzysz na niego i on nie przypomina dziwolonga elektrycznego, nie jest w kształcie kropli wody, nie wygląda jak samochód z przyszłości, tylko wygląda jak fajny, nowoczesny, mały, taki w miarę zwinny SUV, ale w rzeczywistości, jak dopiero mu się przyjrzysz, to zobaczysz, że on na 100% musi być elektrykiem. Wiecie dlaczego? Bo zobaczcie na przykład rozstaw kół. Właściwie rozstaw osi. Zobaczcie, jak bardzo po krawędziach zewnętrznych wyprowadzone są koła. Tu zrobiło się mnóstwo miejsca i teraz to miało wpływ w tym 2018 roku na jedno z najlepszych prowadzeń, jeżeli chodzi o samochody elektryczne w tamtym czasie, bo zobaczcie, bardzo szeroko rozstawione osie powodują, że samochód jest bardzo stabilny. Bardzo szeroko rozstawione osie powodują też to, że można było tu zmieścić naprawdę dużo akumulatorów, bo to jest 90 kWh akumulatorów, które znajdują się tu, gdzie w tym 2018, kiedy debiutował ten samochód, no to naprawdę robiło gigantyczną robotę. Poza tym wybieranie samych nierówności było zupełnie inne, bo wchodziłeś do samochodu, który jest w miarę kompaktowy, a miałeś wrażenie, że jedziesz dużą limuzyną, która po prostu przepływa przez wszelkiego typu nierówności. Tyle, że w 2018 roku to było w pewnym sensie nowością. Dziś większość samochodów elektrycznych jest już konstruowanych jako samochody elektryczne. W 2018 roku tak nie było. Często były to konwersje samochodów spalinowych na elektryczne, a wtedy na tego typu samochody patrzyło się trochę jak na statki kosmiczne. Zobaczcie zresztą ten króciutki zwis z tyłu, niezwykle charakterystyczny. To wszystko też podyktowane jest niskim oporem powietrza, po to, aby ten samochód miał w miarę jak najlepszy zasięg. No i teraz tak. Od czego by tu zacząć? Bo z jednej strony mówię Wam, że fajne, w 2018 było bardzo fajnie, ale wydaje mi się, że w 2023, kiedy mówimy o samochodzie, o czym chcecie na początku, o cenie czy o zasięgu? Bo jakby to jest chyba ten taki współczynnik, który jest najczęściej pytany.
No bo jeżeli mamy samochód, który kosztuje prawie 500 000 zł, bo tyle kosztuje ta elektryczna wersja, i mamy taki zasięg, który według producenta jest 460 km. Nam nie udało się osiągnąć takiego wyniku, nie udało się nam nawet osiągnąć wyniku 400 km. Realnie uda się Wam osiągnąć, normalnie jeżdżąc, ale nie szalejąc, w granicach 350 km. I mamy samochód, który kosztuje prawie 500 000 zł i ma zasięg realny około 350 km na godzinę. W 2018 roku 350 km robiło robotę. W 2023 chyba już niekoniecznie. A dokładnie 468 770 zł. I to wcale nie jest najdroższa opcja, bo tutaj dodatków mamy, zobaczcie, tylko za 17 000 zł. Czyli to jest lakier, to są siedzenia sportowe, to jest bezprzewodowa ładowarka do urządzeń mobilnych ze wzmacniaczem 850 zł. Okay. Podgrzewane siedzenia i regulowane w 14 kierunkach. Dobra, bo myślałem, że tylko podgrzewano fotele. 2100 zł, przewód do ładowania 1300, przyciemniane szyby. Czyli tych opcji jest tutaj naprawdę bardzo mało, a może być ich więcej, bo również iPace jest dostępny w wersji z pneumatycznym zawieszeniem. Tu zawieszenie jest bardziej tradycyjne w wersji pneumatycznej, kiedy na przykład auto wyjeżdża na autostradę, delikatnie się obniża, aby zmniejszyć ten środek ciężkości, czy coś do nas podjechało i musimy uciekać z drogi? To chyba wsiadamy do środka i od razu Wam opowiemy, co dalej. Dobra, chodź, wsiadaj. Bo chciałem Wam powiedzieć o tym, że nie ma pneumatycznego zawieszenia, ale zresztą opowiem Wam w środku. Hop. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na Wasze konto. No właśnie, chodzi o to, że zobaczcie, jedziemy po drodze, która jest absolutnie nierówna i to zawieszenie naprawdę dobrze wybiera. Mało tego, wjeżdżamy teraz na kostkę brukową i jest naprawdę cicho w środku, jest przyjemnie, nie jest miękko, on nie pływa. Masz taki bardzo fajny, sportowy charakter tego zawieszenia, ale z drugiej strony nie jest uciążliwy w tym wszystkim. Więc tu się wszystko zgadza. Tu jest absolutna petarda, jest wszystko fajnie i ta pneumatyka nie jest czymś takim z serii must have, żeby jeździć fajnie i jeździć wygodnie. Wow, to też było awangardowe auto. Dobra, nieważne, nie będziemy schodzili na C6, bo ten materiał był trwał znacznie dłużej. Rzeczą, za co warto kochać Jaguara I-Pace'a, jest to, jak on jeździ. A właściwie, co się dzieje w momencie, kiedy wciskasz pedał gazu. Tu są dwa silniki. Każdy z nich ma 200 koni mechanicznych. 200 koni mechanicznych z przodu, 200 koni mechanicznych z tyłu. I co to daje? Że już teoretycznie powinniście stracić prawo jazdy. 4,7 sekundy do 100 km na godzinę. 4,7. Powiecie, jakieś tam sportowe fury robią więcej. Ale uwierzcie mi, że do tych 80 km na godzinę to on idzie jak dzik. Troszkę traci między 80 a 100 i uzyskuje 4,7. Więc naprawdę jest petarda. Prędkość maksymalna też nie jest z serii 160 km na godzinę, jak dzisiaj w większości samochodów elektrycznych. 160, 170. Tylko do tych... Na tej niemieckiej autostradzie, jak jedziecie, to tak wciskacie, to ta wskazówka prędkościomierza przekracza bardzo śmiało i bardzo żwawo 200 km na godzinę i to też robi niesamowitą robotę. Zwróćcie uwagę na to, co wyświetla się tu, czyli 65% i zasięg 230 km. Z tej perspektywy wygląda to też doskonale, tyle że pamiętajcie, że na zewnątrz jest dzisiaj 21 stopni, jest pełne słońce, więc ten zasięg też będzie w miarę duży, a szczególnie kiedy będziemy jeździli nim po mieście. W iPace'ie co się zmieniło? Zmieniło się to, że z wallboxa ładujemy 11 kW bez najmniejszego problemu, a na szybkich ładowarkach ładujemy do 100 kW.
czy 100 to jest dużo, czy mało, a czy jest naprawdę, a może jest faktycznie za mało? Nie, jest przyzwoicie, ale w czasach, kiedy mamy 2023 rok, kiedy samochody przyjmują 150, 200, 300 kW i jeszcze więcej, nawet ładowarki w Polsce mają 150, niektóre potrafią mieć nawet 300 kW. Chyba kilka już jest takich w Polsce. No to ta stówka nie jest takim powodem, że dumnie Jaguar będzie tego to prezentował w materiałach marketingowych na pierwszej stronie. No nie, jest przyzwoicie, ale nie wybitnie. Dobra, wrzuciłem go w tryb dynamiczny, wyłączyłem trakcję, jakieś szutry by się tutaj nam przydały, bo to jest coś niesamowitego, jak on jedzie. To jest niesamowite jest to, że to jest samochód, który wcale nie jest mega ciężki jak na auto elektryczne z baterią 90, bo on waży... Po prostu waży 2100 i wchodzisz w zakręt, dodajesz gazu, a on przy każdej prędkości robi... No powiem wam, że naprawdę jest szybki. Ale on i... Ja cię kręcę! Ale on idzie. Ale prawda jest też taka, że upalanie wozu elektrycznego wygląda jak żenujący spektakl. Pamiętacie Jim Kaneke na bloka, kiedy zrobił ją na zamówienie Audi i wyjechał elektrycznym Audi? Co by nie mówić, to facet potrafił zrobić największe motoryzacyjne show, jeżeli chodzi o sam pokaz jazdy, sposobu i tak dalej. A pamiętacie ten film? Ci, którzy kochali motoryzację taką stuprocentową, nie zostawili na nim suchej nitki. I nie chodzi o samego Kena Blocka i sposób jazdy, bo robił tym samochodem cuda. Robił tym samochodem znacznie więcej, niż gdyby miał silnik spalinowy. Ale co z tego? Nie było tej magii. Powiedziałem wam, że 2100 kg to nie jest dużo. Oczywiście ja wiem, że jakby wszyscy ci, którzy przede wszystkim poruszają się wśród takiej tradycyjnej motoryzacji, powiedzą, 200 na taki samochód nie jest dużo? Przecież to gigantycznie dużo. Jak na elektryka to naprawdę niedużo, jak na samochód z konwencjonalnym napędem to oczywiście dużo. Wyjeżdżamy na trasę i na trasie jest też to, co tygrysy lubią najbardziej, no czyli to, zobaczcie, jedziemy sobie 80 km na godzinę, dodajemy gazu i to jest 120-123 km na godzinę. I to jest jakby ten moment, jak to idzie, jak to się wbija, wżera w asfalt. I można mu lubić lub nie lubić samochodów elektrycznych, ale nie można im odmówić tego, jaki to ma performance i jak to jedzie i jak to się zachowuje. Charakter Jaguara w tym SUV-ie ewidentnie wyczuwalny w takich 100%. Bardzo fajny układ kierowniczy, sztywność karoserii całkiem fajnie zrobiona. Samochód, który na pewno bez wątpienia da się polubić, aczkolwiek samochód, który wydaje się jednak nadal być potwornie drogi. 400 niespełna 70 tysięcy złotych w tej wersji. Pewnie w tej kwocie znajdziecie mnóstwo alternatywnych samochodów z alternatywnymi źródłami zasilania.